Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga i w tym odcinku vloga trochę się rozprawimy z Instagram Threads, bo jest ciekawie. To jest taki pierwszy serwis, co to jest w ogóle Instagram Threads? Instagram Threads to jest taki Twitter na Instagramie, jakkolwiek to brzmi. I dlaczego w ogóle powstał Instagram Threads, czyli wątki, Threads? Powstał dlatego, że były ostatnio problemy z Twitterem, czyli Elon Musk tam zaczął dłubać, kupując Twittera, no i zaczęły się problemy, czyli tam zaczął różne zmiany wprowadzać, no i wiele osób, które gdzieś tam sobie pisały na Twitterze systematycznie, no stwierdziły, że po prostu będą szukały te osoby jakiegoś tam innego serwisu. No i tutaj Mark Zuckerberg, czyli twórca Facebooka, który później Facebook kupił, Instagrama, czyli Meta, poczuł krew i wyczuł sobie szansę i okazję na to, żeby zrobić konkurencję Twitterowi. No tak jak wyczuł, że jest TikTok, który mu podbiera tam użytkowników, no to postanowił dodać rolki, żeby wygryźć TikToka. No bo taką ma zasadę Mark Zuckerberg. Więc zauważył, że tam jakby jest niezadowolenie z Twittera, czyli z X-a obecnie, no i pomyślał sobie, że wykorzysta tą szansę, tą słabość Twittera do tego, żeby stworzyć konkurencję. No i żeby cały czas oczywiście tam podniecać inwestorów, że coś robi. No i postanowił stworzyć Instagram Threads, czyli taki Twitter na Instagramie. To już jest ciekawe połączenie i za chwilę sobie wyjaśnimy dlaczego. No i na początku było to tylko w Stanach Zjednoczonych, w Europie nie, bo coś tam, jakieś miał problemy z unijnymi dyrektywami i prywatnością, chyba po prostu chodziło o takie przeniesienie bezpośrednio ludzi z Instagrama na ten Threads i przenoszenie tam jakichś danych osobowych, no ale jakoś to obszedł, no i kilka dni temu Instagram Threads się pojawił w Polsce, no i się zaczęło. No i ogólnie jakby to jest pierwszy serwis, który w ogóle widzę, jako że jest on taką bliźniaczą przesiadką z jednego serwisu na drugi, no to jest takie zainteresowanie osób, jak do tego ludzie podejdą. Jest już kilka takich wniosków typu, no, że Instagram głównie służył do tego, żeby powiedzmy osoby, które niewiele mają do powiedzenia w formie pisemnej, jakiejś tam werbalizacji swoich głębokich przemyśleń, których podobno nie mają, a jedyne co tam jakby dawało im przewagę, to pokazywanie swojego piękna, swojego ciała na przykład, nie wiem, jakiś model, modelka, no to, że no, na takim Instagram Threads, no powiedzmy taka Kim Kardashian, aczkolwiek nie znam jej tam jakichś osiągnięć intelektualnych, nie wiem jak to tam sobie reprezentuje, no i mniej więcej idea jest taka, że wiele osób twierdzi, że na Instagramie ogólnie dużo było osób mało takich piśmiennych, można tak powiedzieć w skrócie, które jedynie się wyrażały przez wrzucenie zdjęcia, no to jak mają teraz coś napisać, no to będzie ciężko i tam są o tym dyskusje. No i teraz tak, moje jakieś takie pierwsze wnioski z Instagram Threads, no to na przykład to, że brakuje mi tam statystyk, chyba że się nie dopatrzyłem, wpisywałem, szukałem, nie widzę statystyk, prawdopodobnie one będą podłączone gdzieś tam na Instagramie, ale tego też nie ma. Więc to jest taki minus, działa na pewno wolno i w ogóle to jest ta wada Facebookograma, bo zauważyłem, że na przykład, jeżeli wrzucam storiesy na Instagram, to wszystko działa szybko, śmiga, fajnie. Ale jeżeli dostaję jakieś powiadomienie, bo jednocześnie jak wrzucam storiesy na Instagram, to one mi się na fanpage przerzucają, no i jak ktoś mi napisze na fanpage'u, na storiesach na fanpage'u, przerzuconych storiesach z Instagrama, ktoś mi napisze jakiś komentarz, no to zanim w ogóle ta aplikacja się wgra, no to ja czekam tam z 20 sekund, a w świecie social mediów i w tak napiętym terminarzu jak mój, znaczy on nie jest napięty, ale ogólnie nie lubię tracić czasu, no to czekanie 15 sekund, aż ten muł ruszy, no jest trochę irytujące. No i na przykład Instagram Threads to też zauważyłem, że właśnie to ma, że tam jak się dodaje jakiś post, no to się czeka, zanim on się opublikuje, a Twitter, czyli X, działa bardzo szybko, no to jest ta przewaga. No ogólnie wnioski są takie, że ludzie tam się na to rzucili, w ogóle jakby też jak ten Instagram, znaczy jak zakładamy sobie to konto Threads, trzeba tam ściągnąć sobie tę aplikację, no to jakby ci nasi followersi tam, nie to, że z automatu, bo ja na przykład mam tam 377 tysięcy, a już mam 3 tysiące followersów, ale mocno promuję Instagram Threads, żeby ten serwis się rozwijał, więc to jest taka korzyść, żeby tam być. Dla mnie jest to fajne, dlatego że ja na Instagramie, no na przykład, piszę to moje takie codzienne przemyślenia, ja je wrzucam na Facebooka, czyli codziennie mam jakieś wnioski, je zapisuję, jest taka idea, wrzucam je na Facebooka, na fanpage, jako w formie takiej tekstowej, no i później robię zrzut ekranu i wrzucam to na storiesy. No bo gdybym codziennie wrzucał post na Instagramie, no to pewnie więcej miałbym unfollow niż follow, no bo wiele osób po prostu mnie obserwuje głównie z rolek i jakichś tam sztuczek na telefonie.
No i to nie byłby dobry pomysł, ale wrzucam to na storiesy, tak, dla moich takich wiernych fanów. No i teraz, i w sumie ja piszę, czyli jakby działam trochę w tą inną stronę, nie? Że ja dużo piszę, werbalizuję te moje myśli, no i jakby Instagram nie dawał mi za bardzo pola do popisu, jedynie właśnie w tych storiesach. No i teraz dla mnie taki Instagram Treats, no to mam bardzo prostą strategię, żeby te wszystkie moje 222 posty, gdzie tam jest chyba 5000 znaków na Instagram Treats ograniczenia, no to mogę sobie pojedynczo takie jakieś moje tam złote myśli, przemyślenia sobie wrzucać, dodawać jakieś zdjęcie i to widzę, że fajnie się rozchodzi, no bo tam jakby ludzie widzę, że chcą sobie coś poczytać. No i dla mnie jest to taka korzyść, więc jeżeli masz coś do przekazania, chcesz jakieś głębsze myśli, coś chcesz napisać, że jakby tutaj ten tekst jest takim dominującym, to uważam, że Instagram Treats będzie dla Ciebie ok. Kolejna rzecz jest taka, że zawsze jak jest coś nowego, to mocno dany serwis to promuje. Czyli Meta mocno promuje Treatsa, więc i jak sobie przeglądasz Instagrama, to tam się pojawiają co pewien czas takie informacje, że Instagram, Treats, zobacz, ktoś tutaj coś napisał. Więc warto, bo to Ci będzie robiło zasięgi. Wnioski. Jakby musieli mieć świadomość, że Twitter, czyli ten X, no tam głównie byli politycy i jacyś tam sportowcy, więc dużo było takich dyskusji właśnie polityczno-światopoglądowych i tak dalej. No a Instagram, mamy 70% kobiet w Polsce na Instagramie. Instagram kojarzył się z fitnessem, jakimś parentingiem, modą, celebrytami, więc jakby całkowicie inna grupa odbiorców, twórców, no i to daje ten taki ciekawy tygiel przemyśleń, wniosków i jakby też daje takie nowe pole do popisu i poznanie tej osoby z tak trochę innej perspektywy, czyli coś dłuższego napiszę. Zresztą to jest też ciekawostka, jak sobie wejdziemy na Instagram Treats, to zauważ, że jakby głównym punktem jest tekst. A gdy wchodzimy sobie na Instagram, to mamy głównym punktem, jeżeli chodzi o stary ten Instagram, mamy tekst, znaczy mamy zdjęcie i jeden tam jakiś fragment tekstu, więc to też daje Ci takie pole do popisu, jeżeli chodzi o pisanie, nie? Czyli wyrażanie się pisemne, jakichś swoich myśli. I tu uważam, że to jest opcja. Tam jest taka fajna opcja, która mi się bardzo podoba, że dyktujesz, jest tam opcja takiego mikrofonu, takiej notatki głosowej i dyktujesz i jednocześnie jest taki no, krótki podcast, czyli taka, to jest też na Twitterze, czyli taka notatka głosowa, ale od razu Ci to przepisuje i robi Ci z tego tekst. Ja tam testuję różne rzeczy i na razie oczywiście taka notatka ze zdjęciem bardzo fajnie sobie radzi, więc testuj, moje wnioski na razie są takie, na pewno też nagram podcast, dzisiaj nagrałem podcast, odcinek podcastu, ale o takich 10 pytaniach, które warto sobie zadać, gdy chcesz zarobić ten Twój pierwszy milion, ale też na pewno o Instagram Treats nagram. No to tyle. Pozdrawiam Cię ze słonecznego Kalpy. Jest grudzień, a jest pięknie, jest słonecznie. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć.